Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo! Od 2 tygodni na granicy polsko-białoruskiej powstaje płot składający się z 3 warstw drutu ostrzowego. To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta. Już wojskowi generał Gocu zauważyli, że we wnyki Błaszczaka będą wpadać zwierzęta i umierać w męczarniach. Dopiero kiedy jako Zieloni przedstawiliśmy ten problem, to zaczęliście stawiać siatki chroniące zwierzęta przed okaleczeniem. Ale to jest za mało. Dziś konieczne jest utworzenie przejść dla zwierząt w ciągu korytarzy ekologicznych. W przeciwnym wypadku populacje mniej licznych i zagrożonych gatunków po prostu wyginą. Czy planujecie stworzyć takie przejścia dla zwierząt? Czy konsultowaliście z przyrodnikami, z naukowcami budowę tego płotu? Ile zwierząt straciło już życie we wnykach Błaszczaka? Chcemy prawdy, a nie... Pan poseł Czesław Mroczek, Koalicja.